północną stroną. Po lewej stronie radia masz dwa przyciski pod PTT, dolny z nich. Powiedzmy, żeby kliknął, żeby nie trzymał, bo on może trzymać. Kliknij go, a nie trzymaj, kliknij. No nie masz go trzymać, tylko kliknąć raz. Świetnie. Gdzie ją mamy? Podam ktoś przez okno? Trzeba było sobie włączyć Voxa. Mogłeś sobie w sumie włączyć Voxa. Francuzi już powinni zacząć coś słyszeć. Z uporem maniaka nadaje radio. Generalnie padłoby jest tak. Naciskasz brukę, pojedynczy raport, puszczasz. I czekasz, czy przyjdzie radio zwrotna. Nie jest tak, że ale jednak na to cały czas. Ona już przyjdzie, tak? Znaczy nie pokażę ci się, bo prawdopodobnie mikrofon tego nie wyłapie, ale generalnie tego czekaj chwileczkę, to będzie wyglądało. Ale już nie miał. Jak usłyszymy, znaczy zaczniemy słyszeć ten, zaczniemy słyszeć jak ile leci. Coś tam? No, przy tym. Gdzie tam właśnie? Pod tym. No, przede wszystkim. Stopni, elewacja minus 2. Słucham? Elewacja minus 1. Zaraz będziemy mieć horyzont. Ale taki wiesz, płaski horyzont. Nie 5 stopni, jak potrzebujemy. SP9JAR, SP9WTF. Spokojnie, jak zacznie go słyszeć. Dobrze, to masz jeszcze jeden, tak? Najwyżej wyleci. Ten czy masz, tak? Zymus 284, elewacja 5 stopni.
Jak będzie bardziej nad nami, to będziemy nadawać? Jak będziemy zaczniemy słyszeć ramki. Generalnie, jak poprzedni przelot był, mniej gdzieś tutaj. Zaczęliśmy to słyszeć. Jak przekroczy 10 stopni, to będziemy w miarę wcześniej. No, może wiesz. A na której bandę nie idzie? W tym momencie odbieramy z... W tym momencie przełączyłem się na twoją jedynę, żeby coś zobaczyć, czy słyszymy. To jest tam bardziej po wewnątrz, nie, ta z środkami, tak? Ale to chyba można, żeby to nie wysyła w tej chwili. Słucham? Jak to trzeba zrobić, to jest. Zaczynałem powoli słyszeć bardzo ciepło ramki. Azymut 289, elewacja 14. Nie, ty musisz się odesłać do wody. Jeszcze za cicho, nie? A próbujmy. Tylko róbmy duże przerwy pomiędzy. No dobra, już zaczniemy. Aż skończy. To się automatycznie, znaczy to się od razu pojawia na APRSV? Tak. Próbujmy dalej. Mamy ramkę. SP9 KGP minus 4 APDR via RS0 ISS. Mamy to. Pokaż. Udało nam się, mamy ramkę z ISS-a. Pokaż. Dobra, wysyłamy jeszcze. Jeszcze raz. Nie, ale już odpowiednie. Nie, właśnie to mamy o 55 stopni elewacji. 35 stopni azymu. Nie słyszał. 49. Zjebałeś internet, kolego. Słyszeliśmy internet, ale to nie możemy wysyłać nam, zobaczymy ile było odbiorów. 65 stopni azymutu, elewacja odpor. 37. Odpor.
wspierać mnie, nie? Ja tam na stronie widziałem znak w uczy. Co on tam robił znak w uczy? Jakbyś dał dwa razy wstecz? Oczywiście, oznaczał za wstecz. Daj wstecz. Jeszcze? Jeszcze? Jeszcze wstecz? Dobra, rozumiem. 77 stopni azymut, ale bardzo 25 stopni. Możesz się już zbierać, tak skończyłeś. A ten internet to skąd jest? Od niego. Jak ci na imię, bo zapomniałem? Jeszcze się ładuje. No. Maria Ewa Paweł. Masz. Powie ile tych, ile ramek dostał? Nie sens? Proszę. No dobrze. Zrobiłeś swoje. Teraz? Już przestawiliśmy, już trzecie 10. No spoko. Kurde. No rzeczywiście spoko, kurde. Tak bardzo. Są to bardzo spoko, kurde. Czyli jakiś mały sukces, nie? Wielki skok, bo wyjazdy. To jest ruski ten ISS, tak? LS0 ISS. Ruski prefix. Zadbasz? Takie mało. Przyjemne pieniądze, ale... Ale przemysł ma nic. Zostawiłem naszą ikonkę na domek z Jagi, no bo co? Jagi robiliśmy, nie? No dobra. Zaraz będzie można przybliżyć na ten, na monitor, tylko tak słabo trochę. No, możemy się udać na spoczynek teraz, ewentualnie. Chyba pyta. Podoba mi się twoje podejście. Ja tu kontestmena. A gdzie twoja żółta koszulka? Została w domu, jest dla mnie zbyt seksowna. W sumie Wiktor, mam żółtą koszulkę, to musisz porzucić. Nikonową, taką dużą. Sam raz wiem, no ja o żółtych koszulkach mówię, że to właśnie chodzi o nikonową. Udało się. Udało mi się nawet, jak mówię, udało mi się prowadzić rurkę masową w jazę. Ona się już mocno kibała, ale udało mi się używać. Następny przelot, godzina 25. Dobra, spoko. To nie zrobimy już tego na jazdę. Można skończyć.